Moi drodzy, jako że Epic Games ostatnio przywróciło do sklepu Recon Experta, czyli eksperta zwiadu, jednego z najstarszych w sumie skinów i najfajniejszych, powiem wam szczerze, no to moja kolekcja starych i rzadkich skinów powiększyła się dość poważnie. Chociaż już w sumie nie takich rzadkich, bo już każdy może go mieć. Tak czy siak, jako że wy bardzo lubicie losowe challenge na moim kanale, to ja dzisiaj wybrałem 5 skinów, które swego czasu były bardzo rzadkie i wszystkie one wyszły w sezonie pierwszym. Ja w sumie wtedy kupiłem tylko czaszkownika, albo i aż czaszkownika, bo on przynajmniej ma swój styl, który jest OG, a Recon Expert nie ma. I takim oto sposobem pan Elf będzie tylko i wyłącznie szarymi brońmi, pan Ciastek będzie tylko i wyłącznie szarymi brońmi, pani Upiorowiec będzie tylko i wyłącznie niebieskimi brońmi, fioletowy czaszkownik tylko i wyłącznie fioletowymi brońmi, a pani Ekspert zwiadu legendarnymi i mitycznymi. Oczywiście leczenie jakie chcemy, a wybuchowe rzeczy tylko pod kolor. No i grappler można jeszcze zawsze stosować. Challenge ten nagrałem z Guzikiem, który założył nowy kanał, nazywa się Guzik, więc wpadnijcie do niego, gramy często w ekipie, fajne odcineczki, zostawcie mu suba. Ja też w sumie założyłem nowy kanał z Gabi, który nazywa się Mano i Gabi, więc tam też zostawcie suba, bo naprawdę super wam się podobają te filmy. Do tego wszyscy pod tym filmem stawiają 175 łapek w górę, nie wiem czy wam się uda. No i oczywiście wpisują kod IMANOEK w promie wesprzyj twórcę. Dziękuję wszystkim, którzy robią, naprawdę bardzo mi to pomaga. Więc ja już nie przedłużam, wiemy co dzisiaj robimy, wiemy kogo subskrybować. Ja jeszcze tylko powiem wam o fajnej promocji, a potem lecimy z gierkami. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Boosteroid, czyli platforma do grania w chmurze. I nie martwcie się, nie będzie padać. Dzięki Boosteroid możesz grać w najnowsze gierki, totalnie nie przejmując się pod zespołami swojego sprzętu. Dzięki czemu w najnowsze gierki możesz grać na swoim starym laptopie, nowym laptopie, MacBooku czy nawet telefonie. Jedyne czego potrzebujesz to stałe i najlepiej całkiem dobre łącze internetowe. No ewentualnie do sterowania myszka, klawiatura czy pad. I to wszystko, można grać. Cała platforma działa na zasadach cloud gamingu. Wybrana przez was gra jest odpalana na serwerach Boosteroid, a następnie streamowana w czasie rzeczywistym na twoją przeglądarkę. I właśnie dzięki temu nie musisz nic instalować, ani posiadać super sprzętu. Bo tym wszystkim zajmują się serwery Boosteroid, ty tylko odpalasz grę i cieszysz się płynną rozgrywką. Biblioteka gier jest naprawdę ogromna, czy do tych darmowych gier, czy płatnych. Jestem pewien, że każdy z was coś dla siebie znajdzie. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest też niska cena, bo miesiąc dostępu do tej platformy to koszt około 45 zł, ale przy wykupieniu rocznego dostępu cena tam mocno spada i kosztuje około 230 zł, czyli mniej więcej tyle, ile jakaś duża gra w momencie premiery. Link do Boosteroid oczywiście znajdziecie w opisie, koniecznie sprawdźcie, co sama platforma oferuje, bo być może znajdziesz tam gierkę, w którą nigdy nie mogłeś zagrać, a teraz dzięki tej platformie będziesz mógł. Tak więc to by było na tyle, ja już nie przedłużam, lećmy z gierkami. Guzik, tylko niebieskie przedmioty, więc nie bierz nic zielonego. Co masz? Aha, pijema tego małeckiego. A, no to, a są jakieś duże pijemy? W sumie nie wiem. Kocham grać z Guzikiem, no, uczy i bawi codziennie nowego Fortnite'a. O, emeczka niebieska. Emeczka niebieska. Ale jak fajnie. Nie no, to ja już mam całkiem fajny loot. Teraz tylko zebrać jakiegoś shotguna, potem ulepszyć, no i możemy się bić. I lecimy w typów tutaj na dole. Widzisz jak biega? Strzelaj! Ha, obity, obity! Dostał też 50 ode mnie, wyskakujemy. Dobra. Wow! Na zero jest. Co jest? Leży. To przestań strzelać. Tutaj chodź mnie podnieść szybko. Co to się działo? No nie, już idą kolejni. Dobra, tam jest zabudy gdzieś. Szybko, szybko, podnoś, 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 nie ma czasu. Tutaj był taki dymy, typu mi z RPGa wywalił, sam się zabił, przy okazji jeszcze innego. Dobra, wyku, jest dobrze, że tak powiem. Ale nie wiem, strzeliłem w typa 10 razy i typu się na farsie jakoś mi trafił. Możemy tam lecieć w sumie. Dawaj, agresja, playstyle. Tak, tak. No ale to po co mi stawiłeś tutaj? Lecimy w nich, ekipo! Ekipa to dwie osoby. Tak, wydaje mi się, że ty pomógł zostać sam. Właśnie podniósł typa, więc ja go rozwaliłem. To kogo ty strzelasz? Nice, no i pięknie. Tylko, że nie możemy ich zlutować, mają takie rzeczy piękne. Teoretycznie uznawaliśmy ostatnio, że grappler to nie broń. Nie strzelamy z tego, więc mogę to używać. Oj, ale jest OP, strasznie. Troszkę jest OP, ale jak tak robiliśmy ostatnio, to niech teraz też tak będzie. No i została nam już tylko czwórka. Mamy podki tutaj, trzeba stąd się zawijać powolutku. Dawam lancha i lecę. To ma heavy, więc uważaj. Leży! To jest pierwsza nasza gra, ja nie grałem z
3 dni w Fortnite'a i trochę jestem stressful. Tam to chyba w krzaku siedzi, nie? Nie. Ale mi się strasznie gra źle bez heavy abupy. Naprawdę, kompletnie tego nie potrafię. Znaczy, z tym też nie potrafię, ale... Właśnie, tak myślę. Czuję się pewnie. Nie no, tutaj nie mów, czasami widzowie wiedzą, jaki jestem dobry. Ty, tam są typy. Czasami wiedzą, a czasami nie. Oj, ale mój aiming to nie jest mistrzostwo świata. A co przed chwilą powiedziałeś? No, z heavy abupy mi dobrze idzie, ale z M-ki nie. Dawaj na fragi, lecimy. Brde. Masz lancha? Nie mam grapplera, ale mam lancha, no. No to dawaj, tylko wbuduj się trochę i... O kurde, to on jest tutaj, na górze, nade mną. Strzeli, będzie ze mną bił się. Bitwa, bitwa, a! Kurde, jakiś dobry. Kupleniec, no. Okej, ja piję potę. Uwaga, o bo kolapsują. Leży. Leży. Co, ty go zabiłeś? No. Z tyłu jeszcze do mnie strzelałem, o, fuck, nie widziałem go. Spamuj tam do niego. Ajajajajaj. Leży! Tam spod burzy? Tak. Dobra, została tylko sportsmenka. Więc jak masz coś do wyleczenia, to się wylecz, byku. Leczę, leczę, leczę. No nie, ona poluje na Johna Wicka, no. Mamy HGK. Spadła. Mam jakieś lagi. To jest osoba, która może nas pokonać we dwójkę na chillu. Tak mi się wydaje. Całkiem możliwe, no. Ty masz jeszcze te launchpady? No ja mam lagi! Z typem wleciałem na jednego launchpada. Leci, teraz musimy w nią po prostu trafiać. O, to jest ciężkie. I w tym samym momencie nic nie trafiłem. Dostała bez armorka, jest na zero, tylko ja nie mam czym strzelać, muszę przeładować. Strzelaj w nią! Guzik! Dawaj, ty ją robisz, pyczku. Albo ja, no zależy kto trafi, ale... Czemu ty jesteś na drzewie? Taktyka. Masz tutaj zejście w razie co. Ale jest na dole, leczy się, leczy się. Tak, tak, leczy się. Dostała 62 mniej. Nice, nice, ona jest na takiego kitka, no. Wow! Boże! Już mnie zatytowała. Pierwsza giera, proszę państwa. Dobra, to było fun, to było fun. Nawet mi czasami coś posiadało z tej M-ki. Ale ja się bardzo cieszę. Jak widzicie, niebieskie itemy, zawsze to mówię. Nie to, że są łatwe do znalezienia w miarę, też są mega potężne, więc są OP. Ten skin wygląda na to, że był najbardziej rzadki. Ale są jeszcze inne, więc zobaczymy, jak innym pójdzie. Guzik! Tylko szare itemy. Nie leciałem zbytnio tu, gdzie trzeba, ale chyba nikt z nami nie leci, więc na spokojnie możemy sobie przelutować całą miejscówkę. Byłam tu questa, staram się wbić 300 poziom do końca sezonu. Nie wiem, czy to się uda, ale trzymajcie kciuki, widzowie. Byku, mam ulepszarkę, możemy sobie coś ulepszyć, jakbyś chciał na szare. Ej, powinienem być tym aktorem głosowym. Oj, nie wyszło. Czy to jest dźwięk kogoś, jak robi kupę? Latujemy w nich helikopterami? No pewnie, że tak. To w tego po prawej. No 150. Ja nic. Leszy? Nice, najpięknie, najładniej. Aleśmy ich dojechali, guzior. Dobrze, szare itemki wygranko będzie, zobaczysz. Nie! I like it, aha, aha. That's the way, aha, aha. Chyba nas nie widzi, ty, patrz, papa. To jest. No się leczysz, strzelaj. 130. Dobra, podjeżdżamy. Gdzie on jest? Za mną coś jeszcze jest. Tak, jest typ, ale gdzie jest ten? Jezus, no to M-ka nic nie zadaje. Ona 30 HP. O Jezu. A teraz o mnie tamten bije. No to teraz mi przystworzyłeś problemu, byczku. Ach, easy, wygrana będzie, zobaczysz. Czemu oni są tacy agresywni wszyscy, jakimiś tomiganami, heavy snipami? Uspokójcie się. Kto to myślał, żeby w Fortnite'cie strzelać? Bez kitu, ja tylko mam szare itemy, oni się znęcają. Masz słabe itemy, musisz grać defensywnie. O to chodziło? O, defensywnie to jest odwrotność tego, co zrobiłeś. O, dobrze. Chyba go już nikt nie podniesie w takiej strefie, co? Ty na nich chyba wyląduje, co? O Jezus. A, chyba nie. Oni się chyba będą bali trochę wyjść na górę, co? Aha. Dobrze. Mówiłem, że z szarymi da się wygrać jeszcze. Nie wiem, czy to mądre, ale chyba tak, bo mogę znowu na górę sobie wlecieć. No dobra, ty. Jeszcze mam dwie rybki. Dobra, ja to mogę jeszcze wygrać. No! Tam
może być wszędzie, a ja nie mam pojęcia, gdzie jest. O, tutaj! To? O co tu chodzi? Co się stało? Że żyje. O co tu chodzi? Teraz jak do niego strzelałeś, to się nic nie działo, co nie? No tak, tylko ja nie do końca rozumiem, o co tu chodzi? Jakiś cheater chyba. Trzeba chyba na powtórkę wejść. Ale i tak zagrałem jak bóg jakiś. Dobra, moi drodzy, jesteśmy przy tej ostatniej akcji. Ten typ siedział tutaj, nazywał się Polski Dzik 2005. Pozdrawiam serdecznie. I co tutaj się działo? Może oni na przykład widzieli mój nick i już ty powiedział, że przegra, bo jestem taki potężny i wyszedł z gry po prostu? No bo, no tak, no ja po prostu podmieniłem mu ściankę i on jakby się wylogował. Nie wiem, to jest strasznie dziwne. No, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, czy tak jest, jak ktoś się wyloguje jak ostatni, czy co, to napiszcie w komentarzach, bo no jest to dziwne. Ej, mam pomysł. Jak? Tam jest lama. Jak wezmę lamę i znajdę fioletowy przedmiot, to będę mógł coś ulepszyć. Ktoś tam nie strzela. Skąd? Fajnie. A, z góry. Przeżyłem jakby, co? Dobra, i tam z tyłu są jakieś typy. Na pewno, więc będziemy musieli na to troszeczkę uważać. Ale jeżeli znajdziemy coś teraz fioletowego, to będziemy w stanie szybko dość zabić dziada i wziąć to, co potrzeba. Ja nic fioletowego niestety nie mam. Jak przybył się? Przecież miałeś być koło mnie. Ja, co ty zrobiłeś? Ojej, schowałem się. No, się. Powiedziałem ci, że się przebrał. Nie. Weź mu tak doszedł. No, no, no. Idzie. No nie wiem, Gusik, nie jest najlepiej. Znowu zrobił skanowanko. Ty tam leży jeden z tych typów? Możliwe. Tak, dobra, jak dadzą mi to ulepszyć, to wygrywamy. Ale nie wiem, czy mi dadzą to ulepszyć. Dajcie mi to ulepszyć, proszę. O nie. Tak się wystraszyłem, że hej. Ty, on nie wie, co się dzieje, patrz, nie widział mnie. Jest! O kurde. Co tu się stało? Jezusku! Nie wierzę w tą grę. Dobra, Guzik, to była najdziwniejsza gra, jaką w życiu widziałem. Ja już tyle razy się poddałem tutaj, ale będziemy też mieli brand dla ciebie. Ja już tyle razy byłem pewien, że po prostu padliśmy bez nadziei. A, prawie padłem bez nadziei. Guzior! Lecimy po to! Nie uleczę się. Coś ty odwalił, ty miałeś 0 HP? No, myślałem, że... O ty, bo to strefa bije jakoś dużo już. Czemu ona tak dużo bije? Bo to już jest druga, ja myślałem, że to jest pierwsza. A to tak było kiedyś ostatnio, że się zatrzymywało, jak cię podnosiłem. Nie mówcie, że umrzesz, umrzesz. Nie! Najdziwniejsza gra, jaką miałem do czynienia, naprawdę. A jeszcze lecę w tą stronę. Apteka, szybko, manojku! Najgorzej jest! Coś mi się wydaje, że to nie jest najlepszy sposób. Ojojoj. Ojojoj. Oj, nie jest. Oj, nie jest. Proszę, dajcie przeżyć. No niestety, Guzik. Guzik musi być kaputka. Ale jest przypał, Guzior. Znowu muszę sam to porobić, bo już nie mam gdzie cię wskrzesić. Chyba, że wrócę tam jeszcze w strefę. Ale nie wiem, czy to ma sens. Ty, no byku, robimy to. Tylko od razu wskakujesz na helikopter, okej? Okay? Dobra. Ty, no nie wiem w sumie. To bije po 5. Oj, nie dam rady. Nie wyjdę nawet stąd. Aaaa! A tak bardzo chciałem cię podnieść, kolego. Co za bzdura w ogóle. No. A tyle było starania. Czyli widać, że szare są lepsze od złote. Szare są lepsze niż złote. No, złote ciężko zdobyć w ogóle z tego minigana. Ani razu w sumie nie strzeliłem, bo potem to już była czysta walka z burzą. Tak czy siak, myślę, że zabawa była naprawdę fajna. Dzięki, Guzik, za granie. Oczywiście kanały Guzika są w opisie, bo Guzik teraz ma nowy kanał, nazywa się Guzik i ma też stary kanał, więc wszystkie one będą w opisie. Zapraszam was gorąco. No, a my się żegnamy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które prawdopodobnie za 2 dni. Więc ja się żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.